Chciałabym się ustosunkować co do wypowiedzi Sylwestra Wardęgi na mój temat oraz tego pana. Nie chcę być jak inne influencerki i wybielać się teraz, że nie popełniłam błędu. Błąd popełniłam i powinnam oznaczyć autora lub sparafrazować tekst, za co przepraszam. Staram się być propagatorką informacji, których nie da się zmienić. Swoją wiedzę czerpię i czerpać będę z artykułów. Cieszę się, że ktoś wytknął mój błąd, no bo w sumie to na błędach człowiek się uczy. To prawda, tekst był dosłownie przeczytany i odegrany, ale taki właśnie był zamysł. I moim błędem było niepodanie źródła. Staram się w swoich TikTokach odgrywać w sposób satyryczny i humorystyczny wypowiedzi na temat savoir-vivre, które dla niektórych są ciężkie do zrozumienia, stąd właśnie ta taka nutka humoru. Zaczęłam to TikTokiem z wypowiedzią pani Irenki z programu Dzień Dobry TVN. Irenka udostępniła to na swoim profilu, a nawet napisała, że świetnie zrobiłam ten filmik. Tak naprawdę zamysłem od początku było parodiowanie niektórych troszkę abstrakcyjnych wypowiedzi. Cały content jest w 100% moim pomysłem i też odnosi się do programu, w którym brałam udział i to wszystko odgrywam po prostu tak, jak czuję. Błędem na pewno było niepodawanie źródła wypowiedzi, co po prostu zmienię. Zamierzam moje filmy kontynuować, bo widzę, że wielu z Was przypadło one do gustu. Niektórym nie, ale fajnie, że się czasami między sobą troszeczkę spieracie. I teraz powstały komentarze, że skoro odgrywam, to tak naprawdę każdy może to zrobić. Słuchajcie, śmiało, ja nikomu tego nie bronię, tylko oznaczajcie autora.